Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj na podstawie wypowiedzi arcybiskupa Grzegorza Rysia postaram się pokazać, na czym polega teologiczny kryzys Kościoła. Zapraszam. Tutaj mamy niejako na wstępie wypowiedź arcybiskupa, która podaje nam temat naszego dzisiejszego rozważania. Natomiast ten problem podzielonego Kościoła, który nas dotyka częściej, rzadziej, ich dotyka na co dzień, wchodzi w sam środek ich życia rodzinnego. Arcybiskup mówi o podzielonym Kościele w wyznaniu wiary, natomiast mówimy o tym, że wierzymy w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Ta idea tego Kościoła, który jest podzielony, jest moim zdaniem jedną z ważniejszych idei współczesnej teologii, która już mocno dryfuje w stronę teologii modernistycznej, a oddala się od teologii katolickiej. Pius XI w encyklice Mortalium Animos pisze o tych, którzy właśnie uważają, że jedność Kościoła niejako należałoby przywrócić. W tym miejscu należy objaśnić i usunąć błędne zapatrywania, na których wspiera się cała podstawa tych spraw, czyli tych nieodpowiednich dążeń do jedności, do źle pojętej jedności chrześcijan. I to różnorodne wspólne dążenie niekatolików ku zjednoczeniu chrześcijańskich kościołów, o czym była mowa. Inicjatorzy tej idei prawie wciąż przytaczają słowa Chrystusa, aby wszyscy byli jedno, jedna niech będzie owczarnia i jeden pasterz. Ale w ten sposób, jakby te słowa wyrażały życzenie i prośbę, które mają się dopiero spełnić. Są bowiem zdania, że jedność wiary i kierownictwa, co jest znamieniem prawdziwego i jednego Kościoła Chrystusa, nigdy poprzednio nie istniała i dzisiaj także nie istnieje. Oczywiście papież pisze, że jest to błąd. W tym miejscu należy objaśnić i usunąć błędne zapatrywania, na których wspiera się cała podstawa tych spraw. Dalej pisze on w swojej encyklice również o tym, że jedynym sposobem na przywrócenie tych, którzy odeszli od Kościoła, który jest jeden w swoim kierownictwie, w swojej wierze, że jedynym sposobem jest, aby porzucili swoje błędy i wrócili do jedności również władzy Kościoła katolickiego, to znaczy, aby uznali zwierzchnictwo papieża i uznali wszystkie prawdy wiary, które zostały nam objawione, a nie tylko te, które akurat im wydają się być sensowne. W jednych kościołach, jak w Kościele rzymskokatolickim czy prawosławnym, jest to sakrament, a zupełnie inaczej rozumieją to kościoły protestanckie, bo nie jest to sakrament, jest to tylko pewne błogosławieństwo. No, tu bym się bał powiedzieć tylko błogosławieństwo. Jeden z powodów dla robienia takich rekolekcji, myślę, jest też i ten, by o sobie trochę więcej nabrać wiedzy. Trzeba pamiętać, że Luter miał bardzo ścisłą definicję sakramentu, znaczy dla niego sakramentem mógł być znak tylko taki, który był bezpośrednio przez Jezusa ustanowiony. Więc dlatego chrzest, dlatego Eucharystia, dlatego pokuta, ale nie inne sakramenty, które nie mają wprost wypowiedzi Jezusowej. Ale myślę, że to nie jest teraz akurat czas na prostowanie takich kwestii. Tutaj mamy kolejną dziwną wypowiedź arcybiskupa. Luter ma bardzo precyzyjną definicję sakramentów, to są te ustanowione przez Pana Jezusa, a te, co do których nie mamy bezpośrednio wypowiedzi Pana Jezusa, domyślnie w Piśmie Świętym, no to tych nie uznaje. I to nazywa biskup precyzyjną definicją sakramentu. Wydaje mi się, że Kościół katolicki ma bardzo precyzyjną definicję sakramentu. Na przykład w katechizmie kardynała Gaspariego, proszę mi wybaczyć, że cytuję tak banalne rzeczy jak katechizm, który przecież służy do nauczania podstaw wiary, no ale o takich rzeczach tutaj najwyraźniej trzeba rozmawiać. Tenże katechizm w punkcie 325 zadaje pytanie, co to jest sakrament nowego zakonu? Sakrament nowego zakonu jest to znak zewnętrzny ustanowiony przez Jezusa Chrystusa dla oznaczenia łaski i udzielenia jej tym, którzy sakrament godnie przyjmują. To jest bardzo precyzyjna definicja sakramentu, a więc jak najbardziej według teologii katolickiej sakramenty są ustanowione przez Pana Jezusa. Różnica polega na tym, że dla Marcina Lutra jedynym źródłem objawienia jest Pismo Święte. I to, co nie jest tam bezpośrednio zapisane i co jednocześnie jemu się nie podoba, to zostanie po prostu usunięte. Natomiast Kościół katolicki ma dwa źródła objawienia. Pismo Święte i tradycję, przekaz ustny, tą tradycję przez wielkie T, przekaz ustny, to czego apostołowie nauczali ustnie, Pismo Święte, zanim zaczęło w ogóle powstawać, przecież apostołowie już nauczali. I tak możemy szukać tej tradycji przez wielkie T właśnie w wierze Kościoła, przede wszystkim w wierze tych pierwszych chrześcijan przez pierwsze wieki, dlatego Kościół mówił, że znajdujemy tą tradycję wtedy, gdy sprawdzamy, co katolicy zawsze i wszędzie wierzyli, a przede wszystkim w tych pierwszych wiekach. Dlatego jednomyślność ojców Kościoła jest traktowana jako rzecz nieomylna, właśnie jako wskazówka, że to należy do tej pierwotnej, do tej tradycji, przez to wielkie T, czyli do tego źródła objawienia, że to musiało pochodzić od apostołów, skoro w całym Kościele od zawsze było nauczane. I tak, pomimo tego, że nie mamy bezpośrednio podanego w Piśmie Świętym ustanowienia sakramentów, choć oczywiście można znaleźć pewne o nich, znaczy wszystkich sakramentów, można znaleźć pewne o nich wzmianki, to jak najbardziej można właśnie na podstawie objawienia zawartego właśnie w tych dwóch źródłach, jak najbardziej można wykazać, że te sakramenty, które Kościół katolicki ma, to są właśnie sakramenty ustanowione przez Pana Jezusa. Natomiast arcybiskup jakby uważa, że no, Luter to miał taką precyzyjną definicję. Precyzyjną w sensie logicznym to jest precyzyjne, podobnie jak definicja Kościoła katolickiego. Różnica, to znaczy tak samo, różnica polega na tym, że Luter uznaje tylko jedno źródło objawienia. To tylko zupełnie na marginesie. Jak bardzo to jest nielogiczne uznawanie tylko jednego źródła objawienia, wystarczy, można wykazać, zadając pytanie, skąd wiemy, które księgi należą do Pisma Świętego. Ano wiemy je z tradycji. I tyle. Pismo Święte samo siebie nie może obronić. Nie może wykazać, które księgi należą do niego, a które nie należą, bowiem nie ma części Pisma Świętego, która byłaby takim spisem treści podanym nam przez apostołów. To Kościół, to wiara Kościoła, wiara pierwszych wieków Kościoła pokazuje nam, które księgi do Pisma Świętego należą. Przejdźmy dalej. Strona niekatolicka, kiedy przychodzi do kancelarii parafialnej Kościoła katolickiego, ma proponowane pewne zobowiązanie do tego, że nie będzie utrudniała stronie katolickiej w wychowaniu katolickim dziecka, wspólnego dziecka. Można się spotkać z zarzutem, że katolicy są zaborczy, bo oczekują tego, że właśnie ta strona niekatolicka, pozostając przy swoim wyznaniu, będzie godziła się na to. Czy to jest zaborczość? Czy to jest jakiś formalizm? Jak to nazwać? Ksiądz Paweł chce, żebym dzisiaj w krótkiej rozmowie odpowiedział na wszystkie pytania, jakie... Ale myślę, że jest to istotne, jakie są rozumienie katolickie sakramentu. Nad tym pracują obydwa kościoły bardzo, znaczy obydwa, i Kościół katolicki, i kościoły, które są w Polskiej Radzie Ekumenicznej, nad tym bardzo intensywnie pracują. Formalnie rzecz biorąc i ściśle rzecz biorąc, nazwijmy to druga strona, choć to już jest mało szczęśliwe sformułowanie, jeśli mówimy o małżeństwie, przyjmuje do wiadomości, jakie są zobowiązania strony katolickiej. Więc to można, myślę, w sposób bardzo głęboki i taki personalistyczny przeżyć, tak? Znaczy, przecież te osoby się decydują na wspólne życie i akceptują siebie wzajemnie, także przy różnicy wiary. To znaczy strona niekatolicka widzi, jak wiara katolicka buduje osobowość, postawy przyszłego współmałżonka i odwrotnie. Więc to oboje są wezwani do tego, żeby szukać przede wszystkim tego, co ich w Kościele łączy. A zobowiązanie dotyczy tak naprawdę strony katolickiej, która mówi, że chce wychowywać swoje dzieci po katolicku. Nic w tym złego nie ma zapewne i można to w właściwy sposób poukładać i przeżywać na co dzień. Tutaj bardzo ciekawa wypowiedź arcybiskupa. Wydaje się, że jakby nie chciał za bardzo odpowiadać na to pytanie i jakby to pytanie trochę było gdzieś tam nie w smak. Taka tematyka jakby dosyć trudna, no zobowiązanie, niekatolicka strona, że dzieci trzeba wychować po katolicku. Wyjaśnię na koniec, dlaczego myślę, że część tych pytań arcybiskupowi wydaje się być, w jaki sposób dla niego wydaje się być nieprzyjemna. Natomiast teraz konkretnie jak to arcybiskup widzi? Najwyraźniej postrzega to w ten sposób, że no właśnie trzeba to widzieć w takim duchu personalistycznym, co wydaje się, że biskup rozumie w ten sposób, że no przecież ta osoba niekatolicka przyjmuje tego katolika właśnie tak personalistycznie, czyli patrząc przede wszystkim na osobę, na jego osobę i tak całościowo go przyjmuje, również z tym jego zobowiązaniem, że on swoje dzieci po katolicku musi wychować. Ja przeczytam tutaj, co prawo kanoniczne, to jest kodeks prawa kanonicznego z 1983, czyli nowe prawo kanoniczne, co prawo kanoniczne na ten temat mówi. To jest kanon najpierw 1124. Małżeństwo między dwiema osobami ochrzczonymi, z których jedna została ochrzczona w kościele katolickim lub po chrzcie została do niego przyjęta i formalnym aktem od niego się nie odłączyła, druga zaś należy do kościoła lub wspólnoty kościelnej nie mającej pełnej łączności z kościołem katolickim, jest zabronione bez wyraźnego zezwolenia kompetentnej władzy. Dalej kanon 1125. Tego rodzaju zezwolenia może udzielić ordynariusz miejsca, jeśli istnieje słuszna i rozumna przyczyna. Nie może go jednak udzielić bez spełnienia następujących warunków. I tutaj trzy warunki. Punkt pierwszy. Strona katolicka winna oświadczyć, że jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary, jak również złożyć szczere przyrzeczenie, że uczyni wszystko, co w jej mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w kościele katolickim. Druga strona winna być powiadomiona w odpowiednim czasie o składanych przyrzeczeniach strony katolickiej, tak aby rzeczywiście była świadoma treści przyrzeczenia i obowiązku strony katolickiej. Obydwie strony, to punkt trzeci, powinny być pouczone o celach oraz istotnych przymiotach małżeństwa, których nie może wykluczać żadna ze stron. Stare prawo kanoniczne było tutaj jeszcze bardziej restrykcyjne i wymagało tego przyrzeczenia również od strony niekatolickiej. Stare prawo kanoniczne w kanonie 1061 w punkcie drugim mówi, że należy zobowiązać obojga małżonków do tego, że dzieci zostaną wychowane, wszystkie dzieci zostaną wychowane po katolicku, ochrzczone i wychowane po katolicku. A więc widzimy, że Kościół przez wiele wieków, bo kanon prawa kanoniczne z 1917 jest no wynikiem tak wielowiekowego rozwoju prawa kanonicznego Kościoła. Kościół przez wszystkie wieki zobowiązywał do tego, bo dlaczego? Dlatego, że Kościół wierzy, że wiara jest rzeczą najważniejszą i nie chce zgodzić się na taki ślub, który jego dzieci, dzieci Kościoła, mógłby narazić na utratę wiary albo który mógłby utracić na utratę wiary te dzieci, które rodzą się w związku właśnie na przykład mieszanym. Dlatego prawo kanoniczne ustala takie właśnie zasady, że nie pozwala się na taki sakrament, chyba że właśnie zostaną złożone, że są poważne powody i zostaną złożone takie i takie obietnice. To też no, wskazuje nam, jak Kościół do tego podchodził. Prawo kanoniczne w zasadzie i stare, i nowe pokazuje nam dosyć wyraźnie, że Kościół, takie małżeństwa nie są tym, czego Kościół by oczekiwał, czego Kościół chce. Nie pozwala, chyba że są właśnie takie, są silne, racjonalne powody i jednocześnie zostaną spełnione te warunki. A więc nie jest to tak po prostu wszystko jedno i teraz my jakoś tak właśnie doświadczamy tej rzeczywistości, jak to by powiedział arcybiskup Ryś, doświadczamy rzeczywistości podzielonego Kościoła, ale tak poza tym to wszystko jest w porządku. Nie, to jest ewidentnie coś, co zostaje zakazane i tylko pod pewnymi warunkami zostaje później dopuszczone. My być może przywykliśmy do takiego zupełnie światowego sposobu myślenia na zasadzie, że no przecież jak ludzie się ukochają, to przecież wszystko jedno. Nie wszystko jedno. Najważniejsze jest zbawienie duszy, najważniejsze jest to, żeby ludzi do nieba prowadzić i prawo kościelne tak musi być sformułowane, żeby ludzi do nieba prowadziło. Tak musi być sformułowane, żeby pokazywało jasne, co jest priorytetem, a co jest rzeczą drugorzędną. I nie są priorytetem chwilowe uczucia, które miną, a jak najbardziej w porównaniu do zbawienia duszy, do życia wiecznego, czy samego katolika, który zawiera ten związek, czy jego dzieci, to są rzeczy najważniejsze, najwyższej wagi i to prawo kanoniczne pokazuje, natomiast wypowiedź arcybiskupa Rysia moim zdaniem tego nie pokazuje. Ale pójdźmy dalej. Wspólne święta, jak pójść do kościoła, czy do zboru, czy do cerkwi, jednocześnie zachowując swoje wyznanie, swoją tradycję, nie popełniając tym samym grzechu. Bo jeżeli moja współmałżonka jest luteranką czy prawosławną, a ja jestem rzymskim katolikiem i nie pójdę w niedzielę na mszę świętą, tylko pójdę z nią do zboru, z nią do cerkwi, czy wtedy mam grzech? Nie wiem, czy to jest w ogóle... Czy to jest w ogóle właściwe stawianie pytania? To znaczy, wchodzimy w taką wizję życia wyłącznie kazuistyczną, tak? I owszem, jest taka pokusa w ten sposób o życiu myśleć, co jest grzechem, a co nie, a jak już coś jest grzechem, to co lekkim, a co ciężkim. Możliwości jest 1000, też w Kościele katolickim ktoś może iść, na przykład, jeśli już mu mam odpowiadać bardzo konkretnie, może się wybrać w sobotę wieczór na Eucharystię, to jest Eucharystia niedzielna, a w niedzielę iść ze swoim współmałżonkiem i z całą rodziną do zboru. Myślę, że to, co tutaj jest o wiele ważniejsze, to jest koncentracja na Panu Jezusie i Duchu Świętym, który działa w obu kościołach i najpierw Jezus, potem wszystkie formy spotkania z Nim i byłoby, podejrzewam, zupełnym nieporozumieniem tłumaczenie komuś, że się dopuszcza ciężkiego grzechu, bo nie idzie na Eucharystię, on poszedł ze swoją rodziną na nabożeństwo do kościoła chrześcijańskiego, choć innego wyznania. Oczywiście, że są granice tej wspólnoty, to jest przede wszystkim brak interkomunii. To ostatnie pytanie, które przytaczam i myślę, że zdecydowanie najciekawsze. Znowu arcybiskup jest moim zdaniem niezadowolony z tego pytania. W ogóle nie podoba mu się stawianie takiego pytania. Uważa to za taką kazuistykę, która jest pokusą. To pokusą jest według arcybiskupa zadawać sobie pytanie, co jest grzechem, a co nie, a co jest grzechem ciężkim, a co lekkim. Dosyć zaskakujące. Kazuistyka określa taką postawę, gdzie człowiek przesadnie skupia się na jakby takim prawnym aspekcie moralności i przestrzega go w najdrobniejszym szczególe, zapominając o roztropności, o duchu tego prawa. Natomiast dla arcybiskupa Rysia kazuistyka wydaje się, że dla niego to jest w ogóle zastanawianie się, co jest grzechem, a co nie. Czyli kazuistyka z takiego przesadnego skupienia na literze prawa przechodzi tutaj nagle w tej wypowiedzi do w ogóle zadawania sobie pytania, co to jest grzech, co jest grzechem, a co nie jest, co jest grzechem ciężkim, a co nie. Każdy katechizm, przynajmniej ten przedsoborowy, dokładnie zajmuje się tymi rzeczami, właśnie nie wchodząc może w każdy najdrobniejszy szczegół, ale wyraźnie pokazuje, co jest grzechem, a co nie, a co jest lekkim, a co ciężkim. No, to są rzeczy, które są dla moralności fundamentalne. Człowiek musi wiedzieć, co oddziela go od Pana Boga, a co nie, co jest moralne, a co jest niemoralne. To każdy katolik musi wiedzieć i każdego dziecka na katechezie tego trzeba uczyć. Co jest dobre, a co jest złe. Człowiek sam tak spontanicznie, niekoniecznie te rzeczy jest w stanie rozpoznać i po prostu jest to rzecz bardzo ważna w edukacji katolika, w wychowaniu i jestem tutaj bardzo zdziwiony tą wypowiedzią. No i dalej jeszcze jest niejako coraz lepiej. Arcybiskup mówi, że trzeba się skoncentrować na Panu Jezusie i Duchu Świętym, który działa w obu kościołach. No i tutaj nie wolno tak na to patrzeć według arcybiskupa, że tu nie można iść. No przecież to rodzina i to chrześcijański kościół i on, Duch Święty działa w tych wszystkich kościołach. Znowu przytoczę dla kontrastu kilka dokumentów kościelnych. Najpierw prawo kanoniczne, stare prawo kanoniczne z 1917. To jest kanon 2316, on jest oczywiście po łacinie. Qui quoquam modo heresis propagationem sponte ciam teriuvat aut qui communicat in divinis cum hereticis contra prescriptum a canonis 1258 suspectus de heresi est. Ktokolwiek w jakikolwiek sposób popiera herezję albo kto właśnie communicat in divinis, kto jednoczy się w tym, co święte z heretykami, czyli chodzi o liturgię. Kto bierze udział w heretyckiej liturgii niezgodnie czy przeciwko kanonowi 1258 jest podejrzany herezji. Tak to widzi stare prawo kanoniczne. Zobaczmy, jak to widzi nowe prawo kanoniczne z 1983. To jest przestępstwa przeciwko religii i jedności Kościoła, kanon 1365. Winny zakazanego uczestnictwa w rzeczach świętych ma być ukarany sprawiedliwą karą. Mamy do czynienia ze złagodzeniem. Dodanie zakazanego uczestnictwa w rzeczach świętych, tak jakby było jakieś niezakazane, ale to nie zostaje sprecyzowane. Natomiast widzimy, że zostają tutaj otwarte pewne furtki. Nie jest sprecyzowane, jakie to jest zakazane, jakie to jest niezakazane. Natomiast cała jurysprudencja wcześniejsza uważała, że każde uczestnictwo jest zakazane. Ewentualnie jako niezakazane traktowano by materialne, czyli tylko takie właśnie, kiedy człowiek idzie na pogrzeb na przykład swojego dziadka, który był protestantem, no i idzie, stoi tam, natomiast uczestniczy tylko materialnie, a nie formalnie. To byłoby jedyne uczestnictwo dopuszczalne, tylko materialne właśnie zgodnie ze starym prawem kanonicznym i z katolicką teologią moralną, ale to nie jest tutaj sprecyzowane, choć należałoby to w ten sposób interpretować. Ma być ukarany sprawiedliwą karą, a więc jest to coś złego, za co człowiek zostaje ukarany, choć nie jest to sprecyzowane już dokładnie, o jakie kary chodzi. Dalej mamy kanon 1366. Rodzice lub ich zastępujący, którzy oddają dzieci do chrztu lub na wychowanie w religii niekatolickiej, powinni być ukarani cenzurą lub inną sprawiedliwą karą. A więc widzimy, że jak najbardziej nowe prawo kanoniczne jeszcze tutaj zachowuje tego katolickiego ducha w tym punkcie. To znaczy wciąż jest to traktowane jako coś, co należy ukarać. Nie jest sprecyzowane jaką karą, ale jest to ewidentnie zakazane. Zwracam również uwagę, gdy arcybiskup mówi, że trzeba się skupić na Panu Jezusie i Duchu Świętym, który działa w tych kościołach. Przytoczę znowu fragmenty encykliki Piusa XI Mortalium Animos. Co się zaś tyczy artykułów wiary, to bezwarunkowo niedozwolona jest różnica, którą chciano zaprowadzić między tak zwanymi zasadniczymi, a niezasadniczymi punktami wiary. Jak gdyby pierwsze z nich musiały być uznane przez wszystkich, natomiast te drugie mogłyby pozostać do swobodnego uznania wiernych. Nadnaturalna cnota wiary ma swą przyczynę formalną w autorytecie objawiającego Boga i nie dopuszcza podobnej różnicy. A więc bezwarunkowo nie jest dozwolona różnica pomiędzy zasadniczymi a niezasadniczymi prawdami wiary. A więc nie można mówić, że skupiamy się tylko na Panu Jezusie i tym, co wspólne, a nie myślimy o tym, że dla protestantów kult Najświętszej Maryi Panny to jest bluźnierstwo. Nie myślimy o tym, że dla nich wiara w rzeczywistą obecność to przeważnie, przynajmniej w naszym pojęciu, to przeważnie też jest bluźnierstwo, że kult świętych to dla nich jest bluźnierstwo. Nie myślimy o tym, co protestanci mówią, albo co Luter mówił o świętym Tomaszu z Akwinu i innych świętych i w ogóle o doktorach Kościoła. Nie. To ostatnie przykłady to nie są prawdy wiary. Tak? To jest jakby kwestia, powiedzmy, już pewnej takiej polemiki i relacji, to może można zostawić, ale te prawdy wiary, właśnie Eucharystia, właśnie kult świętych, kult Najświętszej Maryi Panny, kwestia odpuszczania grzechów w rzeczywistej obecności, no to wszystko, kwestia samego papiestwa, konstytucji Kościoła, kwestia źródeł objawienia, to najwyraźniej według biskupa Rysia jest drugorzędną rzeczą, o której nie warto dyskutować, nie warto się nią w tym sensie zajmować. Znaczy, być może dyskutować warto, ale nie jest ona ewidentnie właśnie traktowana jako taka pierwszorzędna rzecz. Skupmy się na Jezusie i na Duchu Świętym, który działa, a już o resztę to już jakoś to będzie. Dalej, Mortalium Animos. Poczynania te, czyli takie spotkania międzyreligijne, ożywione są takim zapałem, że zyskują niejednokrotnie licznych zwolenników i pod tym sztandarem zgrupowały nawet potężny zastęp katolików. O, dzisiaj to są pewnie wszyscy polscy biskupi, których, tego oczywiście nie ma w Mortalium Animos, ten był mój, których zwabiła nadzieja Unii, pojednania chrześcijaństwa, co przecież zgodne jest z życzeniem świętej Matki Kościoła, który wszak niczego bardziej nie pragnie, jak tego, by odwołać swe zbłąkane dzieci i sprowadzić je z powrotem do swego grona. W tych nęcących i zwodniczych słowach tkwi jednak złowrogi błąd, który głęboko rozsadza fundamenty wiary katolickiej. Dalej w Mortalium Animos. Nie wiemy, jaka droga wiedzie z takiej różnorodności zdań do jedności Kościoła, co twierdzą ci, którzy popierają takie ruchy, ponieważ Kościół może przecież wywodzić się tylko z jednej nauki chrześcijańskiej wiary. Wiemy jednak, jak tam łatwo dochodzić może do zaniedbania religii lub indyferentyzmu, lub też do modernizmu. Bardzo zdroworozsądkowa, katolicka ocena papieża Piusa XI w Mortalium Animos. Jedność musi opierać się na konkretach, na jedności wiary, jedności władzy w Kościele. Jak mówi Pismo Święte, są ci, którzy byli od nas, ale odeszli, a skoro odeszli, to tak naprawdę nigdy od nas nie byli, bo gdyby byliby od nas, to zostaliby z nami. Polecam tutaj mój materiał na temat ekumenizmu, który właśnie o tym traktuje, który też dosyć długo, dosyć obszernie cytuje właśnie tą encyklikę Mortalium Animos. Podsumowując, z tego wywiadu wyłania się moim zdaniem bardzo spójny, acz niebezpieczny obraz wiary arcybiskupa. Otóż moim zdaniem w zasadzie jest to jednoznaczne, że arcybiskup uważa, że są prawdy wiary właśnie pierwszorzędne i drugorzędne. Trzeba się skupić przede wszystkim na Panu Jezusie i na działaniu Ducha Świętego w różnych kościołach, które arcybiskup nazywa również tak naprawdę jednym podzielonym Kościołem. A więc sprzeciwia się to ewidentnie nauce Kościoła, chociażby zawartej w Mortalium Animos i nauce zupełnie powszechnej przed II Soborem Watykańskim, że jedność Kościoła jest rzeczą nieutracalną, jest znamieniem Kościoła, które wskazuje, że Kościół jest tą oblubienicą Chrystusową, tym prawdziwym Kościołem ustanowionym przez Pana Boga. Jedność wiary i jedność władzy. Dla arcybiskupa wydaje się być oczywiste, że Kościół to jest takie niewidzialne zgromadzenie właśnie wszystkich wierzących w Chrystusa i to jest taki właśnie podzielony Kościół, tutaj protestanci, tutaj katolicy, tutaj prawosławni i pewnie na obrzeżach jeszcze gdzieś tam właśnie niewierzący dobrej woli i tak dalej. No, tak przypuszczam, natomiast to tutaj w żaden sposób nie wynika z tego, co zostaje powiedziane. Natomiast ta teza pojawia się chociażby u Jana Pawła II, ta teza pojawia się u bardziej i bardziej progresywnych teologów. Teza anonimowego chrześcijanina, tak? To znaczy, że każdy człowiek dobrej woli jest gdzieś tam w jakiś sposób na obrzeżach Kościoła. A więc jest to zupełnie niekatolicki obraz Kościoła, chociażby potępiony w Mystici Corporis Piusa XII i rzecz szalenie niebezpieczna. Tak jak zauważa tutaj Pius XI w Mortalium Animos, to prowadzi do obojętności religijnej, do indyferentyzmu, czyli wszystko mi jedno, tak naprawdę wierzę, nie wierzę, no skupmy się na tym, żeby żyć w pokoju i tak dalej, i tak dalej. A więc są to fundamentalne braki, jeśli chodzi o wiarę, o teologię katolicką, które znowu, to nie jest jakoś tak, że tutaj arcybiskup Ryś się wyróżnia na tle episkopatu. Tak po prostu jest dzisiaj wiara prezentowana. Podejrzewam, że większość biskupów się zupełnie bez wątpliwości podpisała pod tym wywiadem, bo jest to po prostu linia, która jest dosyć powszechnie prezentowana. Dotykamy tutaj niejako sedna całego kryzysu Kościoła. Dlaczego? No, jeśli to jest tak, że wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy chrześcijanie, wszyscy są takimi członkami mniej lub bardziej właśnie tego jednego podzielonego Kościoła. Nie ma co się zajmować tym, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. No to wtedy dlaczego zachowywać przykazania? Dlaczego być katolikiem i zachowywać przepisy kościelne? Dlaczego zachowywać Boże przykazania, zachowywać katolicką naukę moralną? Skoro to wszystko jedno, można być i protestantem, i tam też Duch Święty działa. Tam wymogi, tak, w różnych protestanckich sektach są zupełnie minimalistyczne. Dlaczego? Po co zachowywać przykazania? Po co żyć jako katolik? Po co chodzić na mszę świętą? Po co to jest potrzebne? Skoro to są wszystko tylko takie różne tradycje i tak naprawdę wszystko jedno. Po co potępiać aborcję, skoro są kościoły protestanckie, które aborcję akceptują? Po co jakby zachowywać jakąś moralność? Po co w ogóle w cokolwiek wierzyć, skoro to tak naprawdę wszystko jedno, kim się jest, skoro tak naprawdę wszystko jedno, w co się wierzy, czy się uznaje sakramenty, czy się nie uznaje. Przecież to tak naprawdę właśnie w tej wizji wszystko jedno. No właśnie, to jest ta obojętność religijna, o której pisze Pius XI. Takie podejście sprowadza religię do takiego gdzieś tam właśnie uczuciowego dobrostanu. O, no tutaj tak nam jest dobrze, miło, służymy Chrystusowi, szukamy Jego w Jego Słowie i tak sobie rozważamy i tak sobie myślimy. Każdy sobie to rozumie tak i żyje sobie po swojemu. To jest taka religia dobrego samopoczucia. Taki człowiek realizuje swoje potrzeby duchowe, ale to jest właśnie człowiek, to jest religia człowieka. To nie jest religia, która prowadzi do Boga. Pan Bóg przekazał nam objawienie, zobowiązał nas do tego, żeby za tym objawieniem podążać. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kto uwierzy, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Pan Jezus przekazał nam konkretną naukę, założył swój Kościół po to, aby tą naukę przekazywał. Dał nam środki, które mają do zbawienia prowadzić, to są sakramenty święte. Nie mamy prawa w tej chwili powiedzieć sobie, a to tak wszystko jedno, ten uznaje sakramenty, ten nie uznaje, naukę też, to ten wierzy w Trójcę Świętą, ten nie wierzy, wszystko jedno. Nie. Kto uwierzy, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. We wszystkie prawdy. Nie ma prawd pierwszorzędnych i drugorzędnych. Nie ma w nauce Pana Jezusa rzeczy, które można sobie a tak zlekceważyć. A no nie wszyscy chrześcijanie to uznają, to sobie to zlekceważymy. Kto nie uwierzy, potępiony będzie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.